Czuję się jak gwiazda. Nie, ja to stoję, bo to ja z tym mam. Krótko, dobrze. Poprosił Romana Tabakę, żeby też zadzwonił tam. Umawialiśmy się zaraz po numer. Pamiętasz to. Mili Państwo, jestem major, pilot wojska, kapitan pilot cywila, pilot sportowy. No, całe życie spędziłem w powietrzu. Tam doczekałem jakimś dziwnym trafem emerytury, bo dobry pilot to jest taki oczywiście, który dożywa emerytury, nie? Bo tam ci bohaterowie, co tam gdzieś tam są gdzieś tam porozrzucani po świecie, no to różnie to bywało. Czasami brak umiejętności, a zwykle jakiś nieszczęśliwy przypadek. Ja zająłem się tymi problemami UFO. Ja, proszę mi nie mylić z ufologiem, bo to jest jakaś wiedza, nauka, jakiś, no w zasadzie ufologiem każdy się może mianować. Ja się nie mianuję. Środowisko w zasadzie człowieka ustawia, czy jest już podobny. Ustawia, czy jest ufologiem, czy nie. No bo to jest uznanie środowiska. Ja nie badam spraw ufologicznych, natomiast ponieważ tak się dziwnie stało, że wszedłem w krąg ludzi związanych z UFO, pozwoliłem sobie im nawet pomagać, bo czasami trudno jest rozróżnić samolot od światła, czy od jakich zjawisk, które są normalnie w atmosferze się dzieją. Ja więc pomagam w tych sprawach. To będzie ten telefon. No proszę Państwa, ubiegły rok to wcale tak nie było, że się nie pokazały kręgi złożone podwylatowe. Nawaliliśmy my, cała organizacja tej imprezy, natomiast ci nasi swoi, bo ja nie nazywam ich obcy, przylecieli. I za chwilę się będę postarał połączyć z pułkownikiem pilotem Likusem Bogdanem, który pilotem klasy mistrzowskiej, który jest szefem wyszkolenia w takim ośrodku Żerniki pod Poznaniem. Ja mu mówiłem, że zadzwonię. I on w ubiegłym roku pod koniec lipca, lecąc do Poznania, do Torunia, odkrył 200-metrowe kręgi zbożowe na uboczu od Przemeszna jakieś 15 kilometrów na południowy wschód, za jeziorem pod lasem. No tak sobie, ponieważ nie zajmował się tą sprawą, ale leciał z uczniem, przekazał to mnie w pewnym, w jakiejś tam towarzyskiej rozmowie, bo tam czasami na piwo do niego wpadam. I byłem bardzo zdziwiony, prawda, że jednak ten nasz sposób, ja na przykład załatwiłem w ubiegłym roku dwa noktowizory z czołgu T-55, żebyśmy mogli tych cyrkmerkelsów tamtych żartownisiów połapać. No nie udało się ich złapać, natomiast no, wyraźnie się nie pokazali. Natomiast nasi przylecieli. Tylko ja sugerowałem, że musimy mieć lotnię lub jakiś pojazd, z którego można byłoby okolice obserwować. No, miałem rację, przykro. Poprosiłem tego kolegę, on lata często tam w kierunku Torunia, i żeby, jakby się udało, to bym tam zrobił nawet obecnie na tych oślinach, mogłyby być te kręgi widoczne. Jak będziemy w wylatowie, to pewnie tam pojedziemy z ekipą, może właściciele pól, bo to jest wydarzenie takie kręgi, no wielkie, no to skąd. No, gospodarz jest zainteresowany widłami, biega, że do kogoś nabić, to mu tam to... No to bardzo proszę. Naziemne,
zależności od pory roku, od pory dnia nasz ponęcznienia latamy. I zauważyłem w rejonie na południowy wschód, lecąc do Torunia z tym uczniem, na wysokości około 500 metrów leciałem i widziałem dwa takie dziwne kręgi, okrągłe, znaczy z boku to były. To było w ubiegłym roku pod koniec lipca. I tak właściwie myślałem, że to może ktoś wydeptał na chmurę albo wyciął. I to były kręgi gdzieś o średnicy, około, tak oceniam z góry, o średnicy około 100 metrów. One były w odległości gdzieś tam 500 metrów od lasu, 500 od jeziora i od siebie też tam odległe gdzieś, no może 400-500 metrów. W każdym razie były regularne i tak ja myślałem, że sobie ktoś dla jazda coś zrobił. I później już powiedziałem, że tak ktoś w rejonie między Mokinem a Przemysłem na południowy wschód w kierunku tam na Polsce, bo te rejony latały także tam. No i zaciekawił się tym, w tym roku próbowałem tam lecieć, no niemniej jednak jak dopiero dostanę pracę jakąś taką odkłócić, to znaczy jak wrócę, będę leciał w ten rejon, to postaram się umiejscowić za pomocą aparatu fotograficznego to miejsce. No to ja miałbym tyle. I postaram się jeszcze na przyszłość zwrócić uwagę, to na w tym roku również wracałem do jednego tekstu. Ja ci będę stawiał piwo, a ty będziesz latał i no, załatwiona sprawa. Dziękuję za wypowiedź. Cześć. Każdy ma jakiś pseudonim lotniczy, on akurat. Każdy ma jakiś pseudonim lotniczy, on akurat taki ode mnie otrzymał w szkole lotniczej. Na wojskowym na Darzycach wydarzyło się nie incydent, tylko wydarzył się, no, jakby tu powiedzieć, afera. Wojskowa afera o cywilnym potencie jeszcze z burzą dziennikarską w 1994 roku. O godzinie 20 nad roboczą częścią poligonu, tam jest centralny poligon lotniczy, ni z gruszki, ni z pietruszki pojawił się obiekt. I od godziny 20 do 23, tam 35, jak podają źródła, sobie latał. I dowódca poligonu, będąc w podróży służbowej, usiadł przy kolacji około godziny 22 i zameldował mu się pułkownik, dowódca poligonu, tamten był dowódca dywizji, i tymi słowy się odezwał. Panie generale, melduję, że nad naszym poligonem od 2 godzin lata UFO. No, generał coś tam przegryzał. Lekko się zdziwił i mówi, kolego, gdzie ty jesteś, w barze czy w pracy? No mówi, że w pracy. No to ile zdążyłeś wyrąbać za ten czas alkoholu, że takie kurstwa przecież? No, mówi pani generał, bardzo mi przykro, ale to wszystko prawda. Więc generał był zobligowany do zainteresowania się sprawą. No i zadzwonił do następnego generała, do dowódcy korpusu i mówi, słuchaj, Franek, tu lata mi UFO nad poligonem. Mówi, ty, skąd ty wracasz i skąd dzwonisz, z baru, którego to do ciebie dołączy? Mniej więcej taki miał sens. Mówi, słuchaj, sprawa jest poważna, przyszli mi tu jakieś myśliwce, bo przerwałem loty, wykonywał wtedy pułk z Siemierowic. Loty nad poligon na bombardowanie nocą. Przerwano loty i zorganizowano akcję. Akcja polegała na tym, że wszystko kazano sfilmować, to co się dało. Kamera była w rękach żołnierzy. To dokumentacja pracy nad poligonem. Następnego dnia przyleciał 4 pułkowników plus śmigłowiec i przeprowadzano śledztwo. Film, który pokazałem Januszowi Zagórskiemu,
i reszcie towarzystwa. No jest, trwa ponad godzinę z tego całego śledztwa. I śledztwo było dosyć mądrze skonstruowane, także z różnych pozycji, różnych ludzi, ten film do analizy. I po całym dniu film został nakręcony z tego przebiegu. Wniosek był taki, że zjawisko jest niewyjaśnione, że trudno to. Ja tu może Państwu przeczytam ten treść tego meldunku, żebyście Państwo zorientowali, czy mam dalej gawędzić, jak rodzice zresztą, bo nie chcę zanudzać. Ale treść meldunku była taka. Ale melduje, że w dniu 7.10.1994 roku o godzinie 20 zaobserwowano niewyjaśnione zjawisko zachodzące nad polem roboczym 31. Centralnego Poligonu Lotniczego. Zjawisko było zauważone i zaobserwowane zarówno przez żołnierzy stacjonujących w jednostce wojskowej oraz przez mieszkańców pobliskiej wsi Nadarzyce. Z relacji naocznych świadków wynika, że był to w kształcie koła średnicy 100-150 metrów z równomiernie rozłożonymi punktami świetlnymi. Jednocześnie nie wyklucza możliwości, że było to również odbicie promieni laserowych z oddalonego około 20 km Czaplinka, gdzie były organizowane pokazy sztucznych ogni i chyba obrazów laserowych. Ktoś następne takie oświadczenie. W dniu 7.20 podczas pełnienia służby dyżurnej zauważyłem zidentyfikowany obiekt w kształcie koła o średnicy 100-150 metrów z równomiernymi rozłożeniami punktami świetlnymi na obwodzie koła. No tak mniej więcej. I to śledztwo to potwierdziło. Ja ten film dostając, tak mi trafił się jak no, ślepej kurze ziarno, ni z gruszki, ni z pierduszki. Był poniżej. Więc określa go średnicy około 200 metrów, 300. Nad nim był, przez niego nie było widać gwiazd. Był mleczny, z jaśniejącym fiolet na końcówkach. Ten obiekt. No i rzucił bombę. Ładnie to jest tam opisane, że jeden chłop taki z problemem alkoholowym opowiada, jak to samolot przyleciał. Jedną bombę rzucił, więcej go nie było. I no tyle, co przez mnienie oka, ale ponieważ takich rzeczy się nie zapomina, to był pilot, no to jakiś tam obraz miał. Następnie myśliwce, ponieważ krzesiny moje, na których latałem, wykonywały loty, skierowano dwa samoloty myśliwskie w rejon nadarzy. To już było po fakcie. Natomiast pilot Andrzej Gontarski opowiada mi, że no słuchaj, poleciałem na ten poligon, kazali mi szukać obiektu o średnicy 300 metrów. A ja do nich mówię, słuchajcie, co to, odkąd to kiedy u nas po naszym pięknym kraju, tak przez radio powiedział, lotniskowce tu latają, czy wam się coś nie po ten tego? No kazali mu tego szukać. Zauważył trzy kręgi z pomarańczowymi światłami na poligonie. Zupełnie inny obraz niż ten, który można byłoby powiedzieć z tej dyskoteki czy z tego celu. Także te dwie relacje pilotów są zupełnie inne, prawda? To w innym czasie. Loty przerwano. Śledztwo zostało zakończone, jak wiem, bo nie mam tego rozkazu. Ale panowie wojskowi, no co mieli powiedzieć? No, powiedzieli, że prawdopodobnym przyczyną tego całego zamieszania to było odbicie się świateł laserowych z dyskoteki w Czaplinku od Jonosek. No, tam trochę braki w wykształceniu można było znaleźć, ale musieli coś napisać. Światła laserowe się od jonosfery nie odbijają. Jonosfery się odbija jedynie co to fale krótkie. Dzięki temu jest możliwa łączność nocą no między kontynentami nawet. Fala idzie do jonosfery, odbija się od Ziemi i sobie tam na to. Natomiast żadne inne promieniowanie się nie odbija. No ale coś trzeba było napisać. Drugą sprawą, taką wpadką, to było to, że prasa się pytała armii, co się dzieje. No
co mieli powiedzieć, że UFO im latało nad poligonem. Flary żeśmy rzucali, tak, mieliśmy ćwiczenia, flary żeśmy rzucali. No ściemnili nieźle, no ale co mieli powiedzieć? No znajdźcie się Państwo też w roli dowódcy poligonu czy dowódcy wojsk, no i co powiedzieć? UFO nam latało, no trochę śmiesznie by było, śmieszno i straszne. No ale sprawa też nie jest taka jednoznaczna. Ja po tym wątku tych świateł tego dyrektora cyrku, tych świateł laserowych, tutaj tak żeśmy uzgodnili z Januszem, z Kubą, tam jeszcze kolega z Poznania, ufolog słynny, no mówimy to z tym, to trzeba wyjaśnić, nie będziemy tej sprawy drążyć, dopóki coś tam więcej się nie dzieje. No więc pojechałem tam na to miejsce, do tych nadarzyc, więc nie ma możliwości, żeby inaczej to światło było ustawione, bo on tak ustawiał mniej więcej, jak mówi Piotr. Ale to nie daje obrazu przestrzennego, to widać to światło tylko na dół. Odległość 20 km, urządzenie, które miało 7 km zasięgu, jest no, słabe światło, to nie jest żaden cud świata. Może dać takie efekty w połączeniu z jakimś laserem odbite od jonosfery, no zupełnie sprawa cynka. Nad dolnym obiektem, który pulsował między 500 a 300 metrów i przemieszczał się w przestrzeni, znajdował się drugi obiekt, wyżej. Tak jakby odbijał to, co się... Więc wygląda na to, że tam musiało się znajdować soczewki. Znaczy się lustro w kształcie soczewki, tak jak reflektor, prawda? Który by dawał takie odbicie, gdyby to było stąd. I ten drugi obiekt by mnie bardziej interesował jako rodzaj żartu, prawda? No skąd by się wziął obiekt 300 metrów nad poligonem w kształcie soczewki wypolerowanej w środku, który daje takie. Jest jeszcze możliwość taka, jak, że to światło jakby się, dajmy na to, odbiło od jonosfery. Są teraz te srebrzyste chmury, ale wszystkie chmury, czy od stratosfery, górna granica chmur w naszym pięknym kraju to jest 12 tysięcy. I z tego jakby się pojawił taki cirokumulus jakiś, który by coś odbił, ale to na nim by się odbiło, ale światło się rozprasza. I przy takiej odległości, tam 20 km, jeżeli dobiegnie do stratosfery i z powrotem, to tam pierwiastka kwadratowego kąt odbicia albo uda się kątowi padania, to wychodzi te 12 km mniej więcej, ale to światło nie pójdzie jako światło równoległe, tylko się zostanie pochłonięty po chmury, bo chmury pochłaniają 90%. To skąd by się coś takiego działo? Więc sprawa jest ciekawsza niż się na początku wydawała i pozostanie chyba do końca jakąś tajemnicą. No działy się cuda, bo przecież ten dyrektor to cyrku jeździł z tym urządzeniem przez całe 2 lata. Widzieliście jest Państwo światła z dyskoteki, no ale żeby to przyjęło formę nagle obiektu, który lata nad poligonem, straszy żołnierzy, wysyłają myśliwce. Generał jeszcze chciał do tego strzelać, jak mu tych myśliwców nie przyślą na żarty, tak się wyraził. No to mi się wydaje, że mamy bardzo ciekawe obserwacje nad Polską. Jak ja oglądam te wszystkie programy na Discovery, no interesuje mnie to, nie utrudnia. To, co się wydarzyło nad niebem polskim i polskim pilotom, to jest lepsze od tej całej reszty. Obiekty były inteligentne i niezwykłe. Mogę Państwu powiedzieć, więcej nie będę opowiadał. Może na przyszły rok ten film, jak opracujemy w jakiś sposób, jest bardzo ciekawy i nawet śmieszny. Prawda? No świetnie. Pułkownicy prowadzą śledztwo w sprawie, a to jest drugi przypadek w lotnictwie naszym, kiedy zostały przerwane loty i meldowane było, że UFO niemożliwia. To są dwa przypadki, tak? A kilka spotkań, począwszy od generała Czerwinowa, skończywszy nareszcie. Kilka, a jest tak mocny, że no lepiej mi coś dobrego nie stało. Takie byle co jak ja znam w telewizji, które mi pokazują, rozmazane. Także jesteśmy tutaj, bardzo się muszę powiedzieć, może się to kiedyś udokumentuje i pokaże. Dziękuję Państwu. Myślę, że nie zanudziłem.
sali, jeżeli proszę nas zadawać, tak żeby wszyscy słyszeli, o co chodzi. Albo ktoś tam mówi, dostań. Mikrofon jakiś. Jeżeli to była taka wielka, okrągła powierzchnia, powiedzmy 350 czy może nawet 300 metrów, to przecież na radarze to powinna być potężna plama jakaś jasna albo ciemna, no nie wiem. To jest taka wysokość, że co jest, czym jest ciekawy radar? Taki długoletni u nas operator radaru na Krzesinach, Kowalski Jerzy, mogę powiedzieć nazwisko, mówi, słuchaj, ten nadarzyca to jest w ogóle dziwna historia. Jak ja was naprowadzałem, jakbyśmy strzelali na nadarzyca, mówi, nigdy nie było problemu z nas z naprowadzaniem. 5 punktów było zawsze w nocy radarowo określonych. No dziwne, no tak jakby ktoś balon powiesił z Poznania, to gdzieś na 2000 musiał powiesić. I ten, i go zmetalizować, prawda, żeby dawał echo radarowe. Musiałby być ten balon duży i jeszcze pomalowany farbą taką, co odbija radar. Natomiast tutaj latały się siemierowice. I to taki, taką pozycję z radaru, to najbliższego, nawet jakby był radar na lotnisku w Nadarzycach, bo tam jest lotnisko, to nie zobaczy, co jest co na nim. To jest ta strefa martwa. I to było coś ze światła. To był obiekt złożony ze światła. To, czy ta soczewka była u góry, czy to było materialne, czy to też było ze światła, ja Państwu nie powiem. Właśnie żadnej obserwacji radarowej, bo to nad poligonem to musiało być jakieś 1500 metrów, żeby to było widać. Bo te wszystkie obserwacje, to co tam Niemiec poleciał ten do Moskwy i tego, to jest wszystko, każdy może polecić. W Stanach Zjednoczonych jechać. To jest sprawa wysokości, bo jakby się włączy się całą przestrzeń, pokrycie radarowe, no to wszystkie dyżurne radary musiały wychodzić w tym czasie. W razie żadnej obserwacji radarowej tam w tym przypadku nie zaobserwowano. Znam inne przypadki spotkań z ochotnictwem wojskowym, gdzie było za każdym razem potwierdzone obserwacją radarową. To było bardzo nisko, także ja nie jestem pewien, czy ten obiekt był materialny, czy złożony ze światła. Pozostaje jako sprawa niewyjaśniona, ciekawa, do wyjaśnienia, ale chyba jakoś taka tajemnica na zawsze. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę, bo nie wiem, czy tam już czasu nie przekroczyłem, będzie mnie później szedł do tego. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bardzo proszę. Sprawa nadarzyc jest no, bardzo ciekawa, bo dla mnie chyba nie mogli, bo dużo literatury poświęcono temu tematowi. No dobrze, że dotarłem do tego filmu, to on też bardzo dużo wie. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że nasz kolega wspaniały Jurek Makieła dalej będzie dalej współpracował z nami. Bogdanik już powiedział, że będzie latał. Nie sprawdza ukraińskiego. A ponieważ jesteśmy blisko wojska, blisko władzy, tak jak mówił pan Młodych, nie chciał tego za bardzo rozwlekać, tych analiz, które prowadzą. I też prosiliśmy dziennikarzy, prosimy, aby dzwonili, pisali, udagowali właśnie kancelarię z zapytaniem, że skoro napisali, że wnikliwie studiują, to widzę, macie błyskawiczny tempie, tutaj na też niższe strzyki multimediów. Możemy w ten sposób tutaj troszkę to przeczytać, a więc może no, minęło kilka miesięcy, od kiedy otrzymaliśmy ten list, prawda, i tak dalej. Chcemy podziękować się wtedy za tą odpowiedź. Wprawdzie jest ten list lakoniczny, ale ostatni, to prawda, akapit i tutaj cytat tego akapitu, no jest dla nas miłym zaskoczeniem. Zadeklarowaliście Państwo, bowiem wolę poważnego przeanalizowania sygnalizowanych przez nas problemów co do tej właśnie sprawy i że jest to oficjalnie, nie było zwyczaju oficjalnie żadnej instytucji państwowej naszego kraju. Trzeba przyznać, że żadna instytucja takiej instytucji do tej pory nie opisywała. W związku z tym, że rzuca się już kolejny uchwałę, prawda, prosimy o to, aby gdzieś dowiedzieć, czy są już jakieś efekty studiowania przez kancelarię NTRP problemów niezidentyfikowanych kobiet latających. To jest miał względu, jest to dla nas bardzo ważne. Jednocześnie zaproszony przedstawicieli kancelarii prezydenta w roli obserwatorów na naszym właśnie forum, podobał się na adres zaproszenie. Tutaj przy wejściu
prosił o datę wolnego wstępu, bo oczywiście w związku z tym, że to było zaproszenie, otrzymał natychmiast dla Kancelarii Prezydenta, natomiast nie jest wykluczone, że ktoś zamienia, że tak powiem, odpowiednich służb czy władz na to, co bywa, nie wiem zresztą tylko dzisiaj. Na przykład na forum wydawców w koniec ubiegłego roku doszło do takiego wręcz otwartego przyznania się jednego z uczestników, który bardzo dokładnie śledził i wysłuchiwał wszystkich wykładów w naszych niekonwencjonalnych chwili projektach czy teoriach, kiedy to tak zapytałem, a pan tutaj skąd jest, ja tak, no wie pan, no to ja tutaj z Jerka, to kiedyś się nazywało Wojskowa Dwójka, no to nam miło, że ta impreza ma taką wartość, że nam Wojskowe służby, prawda, wtedy to jeszcze było grawie. Żeby państwo też mówią o swoich doświadczeniach jeszcze z czasów działalności niezależnej w latach 80. i mającej styczność z infiltracją i reagowaniem przez służby takich ludzi właśnie niezależnych czy działających na własny rachunek, że apelowałem do każdego z was, kto zetknie się ze służbami specjalnymi, chociaż teraz oni są już teraz może troszkę trochę osłabieni, żeby zachowali jedną podstawową normę ostrożności. Jak sami widzicie, donoszenie do służb kończy się tak, jak się skończyło teraz, praktycznie wysypywanie wszystkich agentów i wszystkich osób, które w ten czy w inny sposób, nawet do sprawy, gdzieś tam ktoś podpisał czy powiedział. Najważniejsza sprawa, bo trudno uniknąć rozmowy, to jest zrozumiałe. Czasami będzie gdzieś w kawiarni, ktoś im dosiądzie czy coś. Natomiast najważniejsza sprawa, zawsze poinformować maksymalnie dużą grupę ludzi, którzy po prostu coś takiego przeżyli. Tutaj ostatnio nie będę wymieniał nazwy, bo ta osoba jest na sali, ale nie chciała, jakoś nie zgłaszała tego tematu, że proponowałem. Jednemu z kolegów w domu w bardzo dziwny sposób ukradziono dosyć ważne materiały, które nagrywał w związku z tam z UFO i domu zginęło w bardzo zagadkowy sposób. Wprawdzie jak słyszę, bo sam się dowiedziałem, poinformował o tym mówił znajomych, że to zaginięcie było bardzo dziwne, ponieważ właściwie nie było włamania do mieszkania, bo ktoś miał klucz, sobie po prostu otworzył, wyniósł laptopa razem z rzeczami, które tam była, inne rzeczy w ogóle nie zabrał. Ja uważam, jeszcze radziłem koledze, nie podjął tego tematu, tutaj nie występuję z tym tematem, mianowicie, żeby takie sprawy publicznie informować i zgłaszać. Bo jeżeli ktoś tego nie robi, to jest pierwsza informacja dla wszelkiego typu ludzi ze służb, że ten człowiek się boi, że da się zastraszyć, że boi się o tym powiedzieć. Więc podstawowa sprawa, nigdy i nigdy nie dawajcie się zastraszyć, bo się zawsze uprzejmi, normalni, to są normalni ludzie, wykonują swoje obowiązki, ale wy nie macie obowiązku milczeć, żeby się zdarzyło wam, że ktoś wam mówi, nie mówcie, bo pojawia się na telewizji coś, bo to jest ich tajemnica, ale nie nasza. To jest ich problem, że oni to utajniają, ale nie nasz. Nie mamy żadnego obowiązku, wręcz przeciwnie. Mówiliście do prezydenta, przypominam wam, że wprost padło takie zdanie, które jeszcze nie jest oskarżeniem, ale ostrzeżeniem. Ono brzmiło mniej więcej w ten sposób, że jeszcze troszkę, nie wiemy, gdzie jest ta granica, ale ukrywanie sprawy UFO może zostać w przyszłości potraktowane jako pretekst do pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz prawa obywateli. To jest prawo do informacji, prawo do bezpieczeństwa. My nie wiemy, czy fenomen UFO jest tak całkowicie bezpieczny, bo tak wcale do końca nie jest. I jeżeli ludzie nie wiedzą, a skąd mają wiedzieć, od miarodajnych organów, które są za to odpowiedzialne, że taki problem istnieją, to znaczy, że nie są przygotowani, żeby się z nim skonfrontować. Może to być kiedyś odczytane jako ciężkie przestępstwo przeciwko suwerenności, bezpieczeństwu i prawom obywatela. To może brzmieć bardzo, bardzo jeszcze egzotycznie, ale tak naprawdę jak się troszeczkę nad tym zastanowicie, to dokładnie tak właśnie jest. Jeżeli tutaj ktokolwiek jest na tej sali z odpowiednich służb, to bardzo proszę o przyjęcie jeszcze raz tego bardzo ważnego przesłania. Tak jak dzisiaj rozliczamy sprawców stanu wojennego i wielu innych brzydkich rzeczy, które się w historii Polski zdarzyły, tak w przyszłości wszystkie narody świata, świadome i dojrzałe, będą rozliczać tych, którzy przez 50 lat w sposób zupełnie świadomy, bezwzględnie ignorancki, po prostu próbowali powstrzymać wiedzę o najbardziej istotnym fakcie, jak dzisiaj przed tym stoi dzisiaj ludzkość. I tu wejdę słowo może, bo właśnie poruszyłeś temat upublicznienia informacji na temat obserwacji UFO przez służby różne. Słynna organizacja CNES z Francji zdecydowała się na upublicznienie swoich archiwów dotyczących UFO. I tu jest dokument, który to, jeden z dokumentów, bo tych dokumentów jest bardzo dużo, które udało mi się ściągnąć. To jest OVNI, czyli po Object Volatile Non Inter, tak dalej, po francusku, w każdym razie oznacza to po prostu termin UFO, po francusku jest to OVNI. Jest to jak gdyby UFO, a obrona, czyli to jest po prostu wystąpienie, znaczy można powiedzieć no, jakiś wykład generała Bernarda Lorena, tutaj, który tu jest z głównej szkoły bezpieczeństwa narodowego praktycznie. Ten tutaj właśnie wykład obejmuje właśnie aspekt UFO jako